Witam Was, moi mili, bardzo serdecznie w kolejnych informacjach. Jak zauważyliście, wrzucam chyba więcej informacji niż samych filmów. Wybaczcie to rozbawienie, ale chyba tak jest po prostu. Z tego względu, że się dużo zmienia na moim kanale. Mam dla Was kilka informacji. Pierwsza to jest taka, że jak widzieliście, zmieniłem wygląd mojego kanału. Pododawałem tam po bokach elementy związane z tym, co nagrywam. Inną informacją jest to, że wrzuciłem Space Marine, w sensie Warhammera 40 000 Space Marine, gdyż dorwałem wreszcie tę grę i bardzo, bardzo, bardzo mi się podoba, z tego względu, że jest bardzo, jak już wspomniałem tam w samym filmie, jest bardzo intuicyjna, naprawdę bardzo łatwo się ją obsługuje, że tak powiem, naprawdę daje wiele przyjemności. I nie ma tam takiego właśnie za dużo myślenia, zauważyłem. Jest bardzo liniowa, nie można nigdzie jakoś wejść czy wyjść. Może w późniejszym etapie to się zmieni. Ja doszedłem w sumie do tego plecaka Rocket... jak on się nazywa? Rocket Jetpack, tak się nazywa. Także bardzo, bardzo jest fajna, bardzo jedna... To jest jedna wielka zadyma. Zauważyliście, ja lubię w sumie takie gry, dużo niemyślące, w sensie, które się dużo myśli. Niemniej jednak nie jest ona tylko tak, że klikam raz lewym, raz prawym i cześć. Tylko, że też są to bossy, wszelkiego rodzaju trzeba tam poużywać granatów, ale to jest taka właśnie intuicyjna, bardzo szybko można się do niej przyzwyczaić, można bardzo ciekawe rzeczy robić. Ona jest nawet trochę podobna, powiem Wam, w odbiorze moim, podobna do Shanka, też jest jedna wielka zadyma. Intuicyjnie się do tego podchodzi i jest fajnie. Kolejną informacją jest to, że niestety Warhammer musi zastąpić serię Deusa, z tego względu, że czego bym nie wrzucił na mój kanał, jest niestety wszystko jest obarczone prawami autorskimi i automatycznie YouTube przez to blokuje mi właśnie ten limit 15-minutowy. A niestety według mnie limit 15-minutowy jest ważniejszy, w sensie brak limitu 15-minutowego jest ważniejszy, aniżeli miałbym robić ją na siłę, po prostu grę czy serię i musiałbym się wtedy skupiać, żeby zakończyć odcinek w 15 minutach i pożegnać się z Wami, kiedy na przykład jest akcja, bo tam praktycznie w Space Marine jest cały czas. Także wydaje mi się, że to będzie lepsze rozwiązanie. Przede wszystkim wygodniejsze dla mnie jako dla mnie jako let's playera, który to nagrywa wszystko, bo wtedy po prostu mogę zrobić jakiś rozdział, a jest 16 rozdziałów w ogóle w grze. Skąd to wiem, bo tam można sobie zobaczyć w audiologach, jeżeli ktoś już posiada tę grę, w audiologach jest, można sobie odsłuchać i jest ich 16 rozdziałów, także to jest taka informacja. No i niestety chciałbym Was przeprosić, znaczy niestety chciałbym Was przeprosić. Chciałbym Was przeprosić właśnie z tego względu, że nie będzie niestety serii Deusa. No chyba, że to się zmieni. Będę próbował co jakiś czas może wrzucić jakiś kawałeczek i może się wtedy YouTube nie przyczepi, ale cokolwiek nie wrzucę, to jest po prostu, mówi mi, że nie i nara i zabieramy Ci limit i spadaj. No, ale to jest... Myślę, że mi to wybaczycie. Na kanale Roka jest oczywiście przechodzony ten Deus Ex. Bardzo, bardzo podobnie jak gram. Co by tutaj jeszcze powiedzieć? Coś chciałem powiedzieć jeszcze i kurczę, zapomniałem. Aha, to, że ten, że zamówiłem sobie przedpremierowy Battlefield trójeczkę. I po prostu z niecierpliwością czekam, aż mi przyjdzie. Tylko, że to dopiero po 27 października i wtedy naprawdę będzie więcej jakby materiałów pewnie wrzucanych z tej gry, to na pewno. Oraz chyba wrzucę kilka odcinków z Atlantyki, dawno jej nie było, a dużo zmian doszło i myślę, że jakimś filmem ewentualnie mógłbym zachęcić potencjalnych graczy, tak jak Rock też wrzucił WoWa i też niektórym się po prostu, jak oni to tam napisali w jakimś komentarzu, że ślinka mu pociekła i chciałby znowu zagrać, bo to też, jak ja oglądam różne rzeczy na tym, na kanałach, to wtedy też mi się chce bardzo w coś zagrać.
I to chyba byłoby wszystko w tych informacjach. Także podsumowując, nie będzie Deusa, będzie Space Marine, bo Deus mi po prostu blokuje limit. Blokuje limit? Nie. Tak, blokuje. Blokuje brak limitu, o tak. I to by było w sumie tyle. Aha, i Fallouta, i nie wiem jak będę, właśnie a propos Fallouta, nie wiem jak będę wrzucał różne filmy, z jaką częstotliwością, bo jeszcze dochodzi do tego Minecraft, także nie będą po prostu to wrzucane odcinki jakoś chronologicznie, czy jakoś usystematyzowanie. Co po prostu będę wrzucał, to będę wrzucał. Myślę, że jeden odcinek przynajmniej czegoś wrzucę na dzień. Także jak widzieliście, mogłem wrzucić też specjalnie Dead Island. To był taki manifest właśnie, o tym też miałem powiedzieć, że to był taki manifest, że mogę wreszcie znów powyżej 15 minut wrzucić film i specjalnie sobie ściągnąłem przeglądarkę Google Chroma z tego względu, że tam nie ma limitu 2 giga. Także to był ten odcinek Dead Island. Zajmował mi 2,11 giga. 2,11 giga mi zajmował, także wrzucałem go około 6 godzin od rana, także dlatego on wieczorem dopiero był. No i gdybym go zrobił w ogóle w jakości 720, to on w ogóle pewnie zajął chyba z 4 czy więcej, także chciałem w miarę to wrzucić, także dlatego taka jakość 480 jest maksymalna. I tyle. Dobra, bo widzę, że się rozgadałem ponad 6 minut, ponad 6,5 minuty, także nie zanudzam Was. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, pamiętajcie, oceniajcie i do zobaczenia w następnym odcinku. Do usłyszenia oczywiście. Pa, pa.